Witamy. Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tech Geek Podcast. Dzień dobry. Tak, dzień dobry. Yy, ze względów wiadomości. Z małym opóźnieniem, witamy się z Państwem na naszym omówieniu, chyba głównie E3 oraz pierwszych trzech odcinków. Nie E3, nie E3. Ne3, Ne3. Ne3. <grym> Ne3. Oraz... Yy... Omówienie odcinków The Boysów, chyba że coś jeszcze oglądałeś, Kamil. Nie, no niespecjalnie. Jakby też z wiadomoich względów odcinka w zeszłym tygodniu nie było, bo cały okrąglutki tydzień byłem w Warszawie. Yy, w pracy, więc za bardzo nie miałem możliwości ani nagrać, ani za bardzo nawet kiedy pierdnąć, więc yy, no tak to mniej więcej mój zeszły tydzień yy, wyglądał. Ale całe szczęście, jesteś już tutaj wraz ze mną, przed komputerem. A, dobrze, bardzo dobrze. E, pracuje się. E, zaczyna się robić ciepło. Dzisiaj ogólnie mają być wielkie jakieś burze, więc uważajcie na siebie. No ja już dopuszczam. schowałem auto w garażu. Więc... Ja nie, ja nie schowałem <laughs> auto w garażu. Ale mimo wszystko uważam, że... Jest dość ciekawie po tym evencie, ponieważ... Ten event nam pokazał... Ale to już jakby przechodzimy do Xboxa. nie ma żadnego wstępniaczka w tym... Nie, podzie. nie, 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 że chcę powiedzieć, że bardziej chodzi mi o to, że ten... W sensie z tego, co tak zauważyłem, to po prostu mi osobiście ten event dał dużo do myślenia. O grach, ogólnie o rynku i o wszystkim. Okej. Okay. Ry... I tak to nie brzmi, wiem. No i też... Obejrzałem The Boys, no tak, no to... to też obejrzałeś. A, i dokończyłem 1670 na Netflixie. Ten polski serial. Ta, ta komedia, dobra. My się zawsze myli 1670 z tym drugim takim science fiction filmem. I właśnie teraz nie wiedziałem, o którym mówisz. Za bardzo. Nie, 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 mówię o tym. A, no i wytarłem podkładkę, co nagle się ledy zaczęły pod nią pojawiać. Zauważyłeś, to? <grym> widziałem, widziałem. Komicznie to wyglądało. No, więc w tym tygodniu oprócz tak naprawdę The Boysów za wiele nie było. Siś, że o The Boysach możemy zacząć? Tak dość nietypowo A o technologii? A coś o technologii? O technologii, powiedzieć? no to mogę powiedzieć o tym wywiadzie, do którego linka dostaniecie, może jak mi się uda znaleźć, albo gdzieś to wrzucić, albo source po prostu znaleźć. Bo to jest wywiad z 2009 roku. I w 2009 roku był, nie wiem w jakiej telewizji był ten wywiad, ale Charlie Rose, nie wiem kto to jest za bardzo. Amerykański dziennikarz stacji CBC, ok. CBS, przepraszam, CBS. I z nim był wywiad razem z ówczesnym i obecnym CEO NVD Jensenem Huangiem. I to pokazuje, że dla mnie Jensen jest trochę underrated, jeśli chodzi o, o rynek, jeśli chodzi o wizjonerstwo technologiczne. O, może tak to nawet spróbuję nazwać. Bo on w 2009 roku już był w stanie przewidzieć, że okej, okay, jak powstały komputery, no to umówmy się, że głównym zamysłem powstania komputera było to, żebyśmy mieli elektroniczną wersję papieru i elektroniczną wersję kalkulatora. I cały ten sukces komputera był tak naprawdę oparty na tym, co znamy teraz bardzo dobrze, jak Word i Excel, jakby tak upraszczając bardzo mocno. I już w tych właśnie, końcówka pierwszej dekady XXI wieku, no przełom pierwszej i drugiej dekady tak naprawdę, no to była walka Nvidia z Intelem. Taka trochę nieoficjalna walka. Bo tam była walka o to kto, jakby inaczej, kto będzie duszą, a raczej jaki podzespół komputerowy będzie duszą pc I była właśnie walka o to, czy to jest procesor, czy to jest GPU. No, prawda jest gdzieś pomiędzy, nie? E, ale... Chyba nie ma prawdy, w sensie ciężko się w tym doszukiwać prawdy, bo każdy ma różne rzeczy, rzeczy które robi na komputerze. No tak, ale jak tak popatrzysz bardzo, bardzo szeroko, nie? jakby wychodząc całkowicie poza spektrum gier komputerowych, poza spektrum, nie wiem, bardziej zaawansowanych działań komputerowych, no to mówmy się, że procesory mają bardzo okrojone możliwości, Pomijając całkowicie aspekt operacji matematycznych. No bo procesor to jest jakby narzędzie, które super szybko potrafi liczyć i dokonywać operacji matematycznych. A funkcja komputera wyrosła trochę dalej poza operacje matematyczne poza to, tylko poszła bardziej w sposób przedstawiania elementów artystycznych. I to tak bardzo mocno, jeśli chodzi o takie. Użytkowanie właśnie bardziej generalne, nie? że jakby GPU stało się czymś więcej niż procesor. Oczywiście GPU nie może żyć bez CPU, jak i CPU bez GPU. Nie? Jakby to jest taki układ handshake, firm handshake, że tak powiem, prezesa yy, z jakimś szarym pracownikiem, nie? ale biorąc pod uwagę, jak bardzo mocno znaczenie GPU wrosło teraz w obecnych komputerach. Patrzmy teraz chociażby na AI, generowanie tych wszystkich danych, generowanie odpowiedzi, generowanie filmów, audio, wszystko opiera się na kalkulacjach stricte opartych o GPU, nie o CPU. I to, że to był w stanie właśnie Jensen gdzieś tam kiedyś dawno temu za siedmioma górami, za siedmioma lasami, dostrzec to, nie? To jest to, co moim zdaniem bardzo dużo ludzi pomija, nie? Okej, okay, bo jest AMD, Intel teraz próbuje te swoje GPU robić, ale... No, to był 2009 rok i on tak naprawdę przewidział to, co mamy teraz. Że to GPU i znaczenie GPU przy użytkowaniu normalnym użytkownika ma znacznie większe znaczenie niż procesor. To. Umieszczę ten, ten wywiad na dole. Nie wiem, czy tego by przesłuchałeś, ale no to jest naprawdę, naprawdę ładnie. Wow, I... Właściwie powiedziałbym bardziej, że dla zwykłego użytkownika to ważniejszy jest procesor. Ale do pracy kreatywnej, do pracy związanej gdzieś do tam... Do konsumpcji z... treści nawet samych. Tak, to wtedy no. już masz bardziej GPU. Ogólnie chciałem bardzo pochwalić NVIDIA, bo mimo tego, że jest ona bardzo greedy... I już jest e... na pierwszym miejscu. Przeskoczyli tak, no. Microsofty się o Market Cap. Jest bardzo, jest bardzo greedy, jeżeli chodzi o tę. No chciwa jest bardzo firma. E... Ale trzeba na powiedzieć, że ciągle na przykład oferują swoim pracownikom, e... którzy są... Pracy nie, 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 znam ten temat. No, na, ten, na ten temat się nie wypowiadam. Mam zakaz. E, bardziej chciałem powiedzieć, że wiesz, cały czas oferują e, stok, e, Stoki, nie? W tak, tak. Te oferują, oferują tak naprawdę ciągle rozwój w tej firmie, bo jednak trzeba powiedzieć, że fakt faktem, ostatnio dla nich AI jest ważniejsze niż my, niż my Dracze. jako gracze. Tak. Ale też rozumiem, no firma. Musi przynosić zyski. Jako pierwsza rzecz. Druga musi przynosić fan dla osób, które z nich korzystają. Ja i tak czekam, bo obstawiam, że 5.90. Nie wiem czemu, ale oni tak robią, że co, ta, co druga generacja jest bardzo dobra. Nie, nie wiem, jak zauważyłeś to. Tak w sumie to się powtarza od bardzo dawna. Że zobacz sobie, że. Zobacz sobie, że. Eee, seria 2000 i początek serii 4000, to czyli te pierwsze karty. No 470. ja powiem szczerze, że ja bym bardziej... Bo ostatnio był chyba nawet materiał na Gamers Nexus, gdzie tam było już ilość, ilość tam lecie 1080Ti. I ja bym powiedział, że 1080Ti przerał zdecydowanie, zdecydowanie jakby moc obliczeniową tego, co później widzieliśmy przez kolejne dwie generacje, więc jakby okej. Okay, w pewnym stopniu zgadzam się z tym, o czym mówisz, że jakby co drugą generację widać na jakby skok jakościowy i pewien aspekt wow, e, ale też trochę no, ale nie. Zobacz, ale zobacz, co ile lat się taka karta jak tysiąc 80 TI ja starze. Ona już się nigdy nie inny powtórzy. No. Ona była zbyt dobrze wyceniona, jak na jej e, potencjał. I no wszyscy teraz super. mówią po 10 latach. Chyba 10 lat jest chyba, tak? No, no tak. Ona na 2000 chyba, nie, 14 17, czyli 7 lat. No. Więc... 7 lat ma, nie. 7 lat. No i jakby ta sytuacja się nie powtórzy. Nie ma sensu. Nie, nie ma najmniejszych szans. Bo te osoby, które jeszcze grają na Full HD, są w stanie jeszcze na tej karcie grać. I jakby to no, się, się już nie powtórzy. I to grać bardzo dobrze, w sensie nie tak, że masz, nie wiem, 5 lat. Tak, nie. Nie A... masz ma szans już. bo To, to był strzałter w stopę, biorąc pod uwagę, jakby typowo, rynek Nvidia. Mm. I trzeba sobie też powiedzieć, że. Ja nadal uważam, że jest bardzo mało ludzi, którzy mają a, tyle rzeczy, w sensie, tak bardzo chcą, nie wiem, napierać na te najwyższe detale i na to wszystko, nie? I na, w sensie, no bo zobacz, wejdź sobie w te Steam chartsy całe, nie? I tam Właśnie masz... Hardware masz... serwis chcę zobaczyć, jak to wygląda teraz. PC Video Card masz... usage, no. 3060 na no, najwięcej. I tam masz... Teraz lepiej. E, I tam masz napisane i pokazane. Nie, bardziej mi chodzi o rozdziałki, co zobacz? Nie, no, jakby umówmy się, że jakby to się nazywa obór przed zmianą, nie? E, I jakby moim zdaniem naprawdę sporo czasu jeszcze minie, zanim Full HD wyjdzie, jakby ze standardu, nie? E, jakby dla mnie 2K standardem powinno być już, nie wiem, z 2-3 lata temu. Tak, tak jakby, no dobra, dwa. Razem z serią 3000 moim zdaniem 3080 było naprawdę dobrym punktem startowym, jeśli chodzi o rozdziałkę 2K i granie już na tych powiedzmy bardziej wyższych detalach. A teraz, no ja jako, okej, okay, power user, jako użytkownik 4090, no to jak wcześniej miałem monitor 2K, no to ta karta się trochę nudziła, nie? Ja no. naprawdę ciężko było mi mm, osiągnąć y, power limit w karcie na 2K, nie? No jakby naprawdę ciężko było. No teraz 4K to nie jest żaden problem, odpalam każdą jedyną grę przez wszystkie suwaki w prawo i power cap, to jest moment. No ale tak, ile? 58% ma w Full HD. 58%. No wiesz, I później 380. 2K to jest 20%. Jakby teraz to może zaokrąglimy. 58 i 19, o. Ja mam, ja mam kę nie? Ja czuję, że mnie ta karta ogranicza już na 4K i to tak dość mocno. No tak, no jakby dlatego się, dlatego wracam do tego tematu, że 3080 i może potencjalnie 3070 też, tylko no już wtedy wszystkich suwaków w prawo byśmy nie przesunęli, ale to były karty, które spokojnie mogłyby sobie poradzić na luzie w 2K, można było już startować na tą rozdziałkę, ale teraz mając te wszystkie upskalery, te wszystkie pierdolniki, jakie są obecnie w tych kartach, to jest moim zdaniem już taki skok. Jak ktoś ma 4070 super i wyżej, yy, to jest tylko w jedną stronę bilet, nie? Tym bardziej, że jeszcze technologia ta nie coraz bardziej, nie? Ja bym teraz porównał, jak zakładałem firmę, to kupowałem właśnie ten swój drugi monitor, który teraz mam. To był 2K240 Hz, jeśli dobrze pamiętam, chyba. No to te monitory kosztowały gdzieś po 3000-3200 złotych. I to były monitory, które też miały dobrą kolorystykę, ze względu też na moją pracę i, i, i tego typu rzeczy. E, a teraz takie monitory można kupić za, nie wiem, 1500 zł, do 2000. A teraz jeszcze porównajmy, jak w ciągu tych ostatnich trzech lat zmieniła się wartość pieniądza. Z wiadomych względów, oczywiście. E, no to też prawda. No. Więc za śmieszne pieniądze można kupić sobie monitor, na którym obraz będzie wyglądał znacznie, znacznie lepiej niż na WLHę. Jakby pominąłszy. Całkowicie kwestia jakby poprawności tych kolorów, zgodności kolorów, reprezentacji z RGB, etc, etc, nie będę się teraz rozwijał, ale no jak dla mnie 4K obecnie to jest 3,7%. Jeśli chodzi o primary display, nie? No mi podwyższył wydanie mieszkania od stówy, nie? No to... Zawsze podwyższa nam inflację, nie, nie ten, jakby mam też bardzo fajnego mojego landlorda. To podwyższenie o 100 zł wydaje mi się fair. Tylko ile będzie kosztować teraz 500, seria 5000, nie? No mi się wydaje, że cena. Okej, okay, było 2000 dolarów, tak? Chyba startowo było. Ile MSRP wychodziło? No. MSRP. Okej, okay, no to jest MSRP wiadomo, 1000... 949 zł, euro. I MSRP na premierę za tą cenę nie dało się nigdzie jej kupić. Tak. To było minimum 2000 dolarów, jeśli dobrze pamiętam. Jak nie, 1000, nie 2000. E, retail Price Price Tracker. Teraz po 1700 dolarów można kupić. No to kartę można było na premierę kupić za 100-200. Więc obstawiam, że o 100 dolarów, jak podniosą cenę, to będzie dobrze. Tak bym stawiał. A nie, to za darmo będzie prawie. <noise> Nie, to, to darmo, ja to słodki. To ja kupuję od razu, w sensie, serio, no nie ma sensu, tak? Tam kartę się odda mojemu tacie, pozdro, tato. A będzie mi chociaż motywacja, by zrobić internet 2K. Poczas najwyższy. 7080 no. 2K to trzeba. O, teraz Kuba mi się chwali na, na kamerze swoim yy, Little Pony. <laughs> Tak, z twoim licznym screwdriverem z LTT, no do mnie przyszedł mój taki duży i już z Twoi niego nie głośnęłem. Ty masz dużego? Ty masz dużego? Nice. Pokaż, I naprawdę? Pokaż. O nie, mam go pod ręką teraz. Da, fajne, się. Są. fajne są, fajne są, są. No naprawdę Jeżeli... dobrze wykonane są te screwdrivery. No naprawdę, no, ja używam jednego i drugiego. Mają ten sam mechanizm w środku. W sumie to jest zabawne, że to, to jest dokładnie ten sam mechanizm, co ty masz u siebie. Tak. Jeżeli chodzi o ten przesłuch, to po prostu jest krótszy we wszystkim, co może być. No i tu nie ma 12, tylko ma 6 w środku. A, Ale tak jest więc... mało, bo tych wszystkich boltów w secie jest więcej niż jest miejsca. W... A kiedyś musimy. Wiesz co kiedyś musimy zrobić? Kupić sobie po prostu. Zamówić sobie jedno zamówienie i kupić sobie podwójne po prostu. Nie, mm. Nie, są wszystkie się mieszczą. Nie, u mnie się nie mieszczą wszystkie. A bo ty sobie zamówiłeś jakieś dodatkowe? Mm, nie pamiętam właśnie. Zobaczyć. Bo, ja, bo ja, ja kupiłem na premierę, go, nie? I dostałem tak, że mi się wszystkie mieściły. Więc to chyba ty coś zamówisz dodatkowego, pewnie. No więc ciebie. Mm. Dobra. A, ja może A ja, ja może zacznę teraz od dość przyjemniejszego tematu. W poprzednim tygodniu ogólnie można powiedzieć, rozpoczęły się festiwale growe oraz konferencje growe. Zaczęło się od State of Play. Dobrze mm -hmm. pamiętam? Zaczęło się od tak. State of Play. I to jest wszystko, co mogę o tym powiedzieć, że ono się odbyło. Tyle w otwarcie. Znaczy. Jestem i teraz i teraz jakby narzucę narrację trochę. PlayStation jest. Gigantem i można powiedzieć teraz w tym momencie w szczególności. Jedyną konsolą, którą po co się kupić? Teraz mówię. PlayStation. PlayStation, tak. Jeżeli nie miałeś kiedyś PlayStation 4, możesz ograć wszystkie gry z PlayStation 4. E, ograć gry z PlayStation 5, których jest mało, no ale nadal istnieją. I jest sobie ten State of Play. I podchodzimy do, do Sony. Które w, na ten rok nie ma zapowiedzianej żadnej gry AAA, która byłaby nowa, lub do, dodatkową częścią. Tu patrzę na Wolverina i tak patrzymy na siebie z Kamilem we dwójkę i mówimy, chociaż zapowiedzą pewnie dodatek do Spidermana. Jako taka gierka, po prostu, żeby był dodatek do tej, do tej gry, która tak naprawdę jest. Czy Spiderman był ich ostatnią grą AAA, czy Horizon wyszedł? Nie. Tak. Spiderman Spider był, był, był ostatni. Tak, bo, tak, bo już go omawialiśmy na, na podcaście. Tak. Więc Spider-Man był ostatnim. A od wyjścia Spider-Mana, Lików, Insomniak, tego wszystkiego, mija już jakieś pół roku. I jedyne co nam serwują, to japońskie gry, które na pewno kogoś interesują. Więc nie oceniam, że cię to interesuje, ja widzu, żeby nie było. Nie, nie ten. Po prostu ja mówię o, o swoich przykładach, tak. tak. A, I dostaję jedną grę, którą jestem zainteresowany. I ta jedna gra nazywa się AstroBot. E, tak, dobrze mówię? Astrobot, Czekaj. tak, tak, tak. Mhm. Tak I to nazywa się Astrobot. A No i wraz z tym, bo w sumie jakby tą część już omawialiśmy chyba na poprzednim podcaście. Tak. Rozpoczynamy mięso. Rozpoczynamy Summer Game Fest powered by Prime Gaming. Żeby powiedzieć, żeby powiedzieć, że to jest słabe... To nie powiedzieć nic. To, to nawet, nawet chyba nie warto mówić o To było. Siusiakowate. By powiedzieć ładnie. A... Nie, no jakby to była bardzo duża powtórka z rozrywki tego, co widzieliśmy na. Jeden mm... do jeden powiedział. No, może nawet jeden do jeden, jeśli chodzi o. Jak to się nazywało? coś na koniec roku? Game Awards. Game, show? Game Awards. Game nie? Awards, dokładnie. Tylko, że tu nawet jeszcze bardziej zintensyfikowane, bo na Game Awards jeszcze widzieliśmy te wręczanie tych yy, statuetek, jeszcze coś tam czasami się zdarzało, że coś ciekawego powiedzą deweloperze, chociaż mieli ograniczony czas, bo im się od razu na telebimie yy, Tak, dokładnie, więc tutaj mieliśmy więcej gier, ok, było więcej gier, ale problematyczne było to, że te gry po prostu były słabe. Na Summer Game Feście oprócz była może dwie gry spośród tych 20 paru, jakie były, które potencjalnie. O, tak, że kupiły moją uwagę na więcej niż dwie sekundy. O. Mam być szczery, <laughs> nie pamiętam żadnej gry z Summer Game Festu. Ja bym musiał sobie teraz listę szybko odpalić i wtedy będzie powiedział, które to były gry. I to jest właśnie, ale no, no i widzisz, i to jest właśnie źle. Ty musisz odpalić listę. Tak, a jak odpalam znaleźć... Xboxa, to od razu mam sześć gier, które mi przychodzi do głowy, nie? Co najmniej sześć. E... Lego Horizon to jest to, co mi przyszło do głowy? To, co kupiło na to chwilę Quidditch. moją uwagę? To, to Quidditch. A, i I Quidditch i i LEGO, tak. Lego, tak, dokładnie. To były dwie I... gry, które kupiły moją uwagę. I to było coś takiego, że jedną obadamy, bo będzie za darmo w PlayStation Premium, a, a to Lego Horizon może być bardzo fajne pod względem, bo ja lubię te gry Lego. Ale w Od Premium? Mam pomysł. Premium, Premium. A, w Premium, okej, okay, dobra. I jeszcze trzecia gra mi przyszła do głowy, której, w której tak naprawdę chwilę później Ym, została ona wybuczana w hali, bo okazało się, że będzie powrót Batman Arkham, ale gra będzie tylko miała na VR. premierę na wiarze na MetaQuestie 3, więc jakby jest to poniekąd zrozumiałe. No, trochę szkoda, że to jest tylko na MetaQuesta trójkę, bo na dwójce też bym chciał sobie w to zagrać, a nie mam zamiaru wydawać hajsu na, na sprzęt, który użyję parę razy w roku. bo Tak u mnie z Vijarką jest. No, więc to są trzy gry, które potencjalnie kupią moją uwagę na dłużej niż pięć sekund. Tak. A, no i Civka 7, ale no ja nie jestem jakimś Ale nie mam zapowiedzi, ale nie było tu pokazane, było tylko, że wyjdzie no nie, był tylko reveal, lata. że pracują i że kiedyś to będzie miało miejsce. No. no, dokładnie. I tutaj mamy przykład. O, no tam... jeszcze, ale to już tak na maksa, ale to też już było wiadomo, no Kingdom Come Deliverance 2. No jakby ja czekam na tą grę, ale muszę najpierw jedynkę skończyć. Więc to nie jest takie, że wow, bo najpierw przejdę jedynkę i dopiero później się będę fascynował kolejną częścią. Dokładnie i jakby ładnie to powiedzieć jeszcze. E, można powiedzieć, że szło to pętlą mobilka, indyk i coś azjatyckiego. I tak szło to w kółko tak. i w kółko. Mm. Coraz mniej pan Joff Cayley. A DLC do tego nie było? Do Lana Wajka? Mm. No tak, ale to nie jest ponagra, więc tego nie liczę. No tak, tak, no ale no to też, to było fajne, bo zapowiedzieli od razu tak naprawdę. No i tak? zapowiedzieli tą wers wersję kolekcjonerską, nie? To też spoko opcja. No, A, więc coraz więcej ludzi ocenia to źle. A, Jeff, Jeff, Jeff Kelly? Jeff nie? Kili, no, tak. Nie, chyba ostatni raz, kiedy było coś, co zrobił, było w miarę decent, to było game show, gdzie wygrał Elden Ring. Czyli to no, to by była mi... fajna walka właśnie, God of War kontra Eldery, nie? No i, i wydaje mi się, że jeżeli tak to będzie wyglądać, to ludzie przestaną chcieć oglądać jego i tego całego Game Awards Show. Szkoda, bo to jest ostatni tak naprawdę jeszcze nienagrywany event z tego wszystkiego, bo tam było ładne, ładne było to au auditorium, nie? Auditorium. Tak, tak, YouTube audytorium. Yy, wiesz co, no powiem ci że jedno, że mi się wydaje, że ludzie tak, tak, tak czy siak będą to oglądać, bo nie ma żadnej konkurencyjnej platformy do promocji. Dobra, no ale... Totalnie wiedz... nie ma żadnej innej platformy. Ale jakbym, ale jakbym wiedział, że coś takiego będzie, to bym tego nie oglądał. No, przyznam ci się szczerze, nie zachwyciło mnie to wcale. Tam, naprawdę, chciałbym powiedzieć jakieś dobre słowo na ten temat, ale kiedy... Podają mi gry, które ani nie są wielkimi hitami, ani nie są w moim stylu, bo są to gry na rynek azjatycki, czy jakieś mobilne, które gdzie hmm. ja na komórce nie potrafię grać. No, wyrosłem z tego. Nie spędzam czasu w pociągach, a jakbym spędzał, to mam Steam Decka. Więc wszystko wskazuje na to, że po prostu to nie, ja nie jestem tarkedem tego, tylko ciekawe, kto jest, bo ja nie widziałem, żeby ktoś. Znaczy, kto mi się wydaje gry, tak, że jakby. Te gry nie należą do tej konferencji. Jakby nadal są ludzie, którzy grają w grę na telefon. Bo umówmy się, że nie, no wiadomo, ten market nie. jednak jest dominowany dość mocno przez gry mobilne i przez graczy mobilnych, chociaż nie nazywam ich graczami. Ale tutaj ci, co oglądają konferencję, oni żądają pełnoprawnych gier, takich jakie widzieliśmy na Xboxie. To jest to. Bo ludzie, którzy grają na telefonie, mają totalnie w dupie. Oni jakby. Nawet za bardzo nie baczą na aspekt tego, jaką jakość dostają, tylko po prostu grają i wydają hajs na mikrotransakcje. Taka jest prawda. Eee, to, tak jest, że tak powiem, przeciętny profil takiego użytkownika. Average FIFA user, nie? Tak. <laughs> no. no nie wiem, eee, tym bardziej, że jeszcze nawet ostrzegał przed Jeffem, no że w sumie tak naprawdę, no to na tej konferencji za bardzo nie ma, bo tak, gitarzyś nie ma, Eee, o właśnie, o, 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 że on właśnie. jakby on, jego, jakby jego sama ta promocja, tak, że on sam tak. przed eventem gasił jakby mm, pewne oczekiwania wobec tego eventu. To dla mnie to jest głupota, w sensie no to jest, jest samo zabijanie trochę, nic. nie? Tak, to no tak lepiej po prostu zam... zamknąć japę na, na cztery spusty no. i się nie odzywać, no. No, 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 no. To jest z tego A, samego Xbox... jeżeli... Siedział cicho, czekał, powiedział coś się pojawi, coś będzie, pyk i strzelili, moim zdaniem, konfę. Bo możemy przejść wydaje mi się, że do tego Xboxa, bo będziemy mieli sporo do wytłumaczenia. Xbox zrobił trochę konfę w starym stylu. Xbox pokazał, Xbox pokazał w końcu, że te studia, które są wykupione przez nich, mają ten potencjał, o którym my mówiliśmy i rozwodziliśmy się, że gdzieś ten potencjał jest. Zacznę od marek własnych, ale to w sensie nie będę jeszcze mówił nazw, żeby nie było, tylko tak po prostu powiem, że zacznę od marek własnych, bo nawet to, co na przykład powiedział, że na Summer Game Fest nie będzie, czyli ten Metal Gear Solid Delta, tu się pojawił na Microsoftie, nie? Pokazali go, czyli hmm. albo, albo ten, jakby ten Summer Game Fest prosi o za dużo pieniędzy, żeby tam byli. Tym Ale nie wszyscy i... płacili za to. Właśnie o to chodzi. Że tam jakby to było info dla takich chyba. Mm, marek, które faktycznie są kasiaste. Nie? A spójrz na to, że w sumie większość tych gier to albo właśnie były indyki, albo gry, które mm -hmm. no, za bardzo nie śmierdziały hajsem, nie. Mówię no więc ja przechodząc do tego Xboxa, czułem po prostu takie coś. Że no Zobaczymy sobie Xboxa. Coś pokażę, pokażę Call of Duty, bo przyznam się szczerze, że najbardziej liczyłem na pokazanie Call of Duty i to był cel nadrzędny, że tak powiem, tej konferencji, ale. Nadal nie zobaczyłem tego Deep Dive'a o kodzie. Nie, nie, no ja, ja obejrzałem, ja obejrzałem, ale tam szczerze, tam zbyt ciekawego nic nie ma poza tym nowym movementem i to, że to ma być bardziej jak te stare kody. No ale no ile razy już słyszałem. Że ten kod to jest kod, który będziemy wracać do przeszłości i będzie już dobrze i będzie w końcu dobra gra. A gramy w gry, które są tak naprawdę wydane po Modern Warfare 19. To jest jakby nowa generacja kodów. W skrócie. Parakody. Parakody. Dobra, najbardziej mnie wkurza to, że MW3 jest dobrą grą. Dobrą strzelanką. Fajnie się w to strzela. Kod jest dobrym nowokodem. O, tak. ten MW3 jest dobrym nowokodem. Ale ma jeden, ale jest... problem. Ale jest przeciętym kodem, no bo ma ale... dużo średnich map, no. Ale jest jedna rzecz. Że... Nie, Właściwie mapy są fajne, tylko ludzie zabijają te mapy. Problemem jest brak konkurencji w segmencie FPS-ów. It's I ludzie narzekają, że zrobili już w tej grze wszystko przez dwa tygodnie. Nie mają już co robić, bo wszystko wbili, co chcieli wbić. Ech. Moim bo zdaniem ten, też... sezon, ten sezon 0 trwa za długo. Moim zdaniem, to tak jeszcze powiem, moim zdaniem to. Największym moim what-ifem ostatnich lat będzie Xdefiant, który wychodzi rok temu, tylko że dopracowany, tak? No, rok temu wiadomo, nie wydali go z jakiegoś powodu. No, nie można sobie powiedzieć, że <laughs> mieli go na półce i stwierdzili, a poczekaj, niech, niech się jeszcze dokisi sobie troszeczkę na półce. No, musieli go, nie mieć skończonego, musiało coś tam im nie grać, że tego nie wydali. Uh... No, tam były jakieś power struggles, nie? Jakby w, internalnie. W... Zespole no, no. deweloperskim. Ale, ale jakby ale... jestem w stanie się z tym zgodzić, bo w tamtym roku naprawdę kod był w złym stanie. Jakby. No, tak, wiem. dla typowo takich zawodników kodowych jak my trochę, którzy naprawdę dość sporo czasu już w tym kodzie spędzili. No to wydaje mi się, że faktycznie to był jeden z największych kryzysów, tak realnie patrząc. Bo naprawdę mało ludzi grało w zeszłym roku w Koda. Hmm, porównując do tego roku, chociażby, tak, gdzie ten odlew graczy jest bardzo mocno opóźniony w czasie, bo ludziom, bo jakby inaczej. Deweloperzy słuchają graczy. Wyjątkowo w tym roku, naprawdę, jakby w kilku kwestiach. I to jest dobra informacja, jeśli to będzie miało miejsce w przyszłym roku. Chociaż wątpię. Tak, dobra, no to no, poza ale... Call of Duty, który jest Call of Duty. Tak, poza Call of Duty, który jest Call of Duty. Trzy gry, na które najbardziej czekasz. Z Gaming Showcase. Mm. Tak. Yy... Tu nie widzę tych wszystkich gier, czekaj. O, jest, dobra. Yy, Mixtape, yy, Perfect Dark i chyba te Metal Gear, wydaje mi się. Albo Indiana Jones, gdzieś tak mniej więcej między tymi dwoma grami bym się zastanawiał. A ale najbardziej gry, które... single playerówek yy, to wydaje mi się właśnie najbardziej. Bo te trzy powiedzmy, to są takie moje top trzy, ale chyba najbardziej, kurczę, ten Perfect Dark mi się podobał. Najbardziej. Ja ci, ja ci powiem, że u mnie to wygląda tak, że na pierwszym miejscu jest Perfect Dark, na drugim jest yy, Flight Simulator 2024, okay. a na trzecim jest yy, Indiana Jones. Potem jest Stalker, Mixtape, Metal Gear Solid, Doom, Assassin's Creed Shadows, Gearsy. Ale to, to już są tak, wiesz, po, po kolei do mnie. No ale zobaczcie, co się stało. Wymieniłem 7 tytułów i, w każdy, i State Boże. of Decay 3. I chcę z każdych tych tytułów ogram I tutaj przychodzi kolejne pytanie, czy na pewno to, że ja je będę mógł ograć za pół darmo, ponieważ będę mógł. Je nie działają na, na ciebie pod Bardzo możliwe, że tak jest. Że nam nie działałem pod progę, bo już się będę miał tak naprawdę, nie? No, czy to jest za problem? zagrać w grę, którą już masz. Kurczę. To jest. Nie wiem, tak cały czas. Ja, ja Już chyba też się powtarzałem o tym, ale czy to jest takie ostatnie próby, żeby ten. E, ten Game Pass się opłacał? Bo. To Call of Duty jest do tego Game Passa. Już trzeba o tym pogadać. Tak, już oficjalnie, oficjalnie zostało to potwierdzone. Nie jestem jakimś wielkim fanem tej decyzji. Wydaje mi się, że. Bo tak, bo, bo, wy, bo wychodzi na to cenowo, bo sobie na to spojrzałem cenowo. I 60 zł kosztuje ten najwyższy pakiet pakiety, ultimate. ultimate. Ja nadal czekam, aż w Polsce uruchomią, kurde, Xbox Family, nie? No tak. Bo no jak oni odpalą zrobimy. tego Family, to to będzie turbo opłacalne. Dobra, ale no to 60 zł liczmy, nie? O. 60 zł to jest... 5 miesięcy to jest 300 zł, tak? tak. A, czyli jeżeli... Grasz przez mniej niż 5 miesięcy w roku w Koda, to dziś się to opłaca. Bo tak to opłaca ci się bardziej kupić całą grę, jeżeli chcesz kupić tego dla Koda. No tak. Ale tutaj dochodzi z drugiej strony to, że będziesz miał te wszystkie Stalkery, Perfect Darki, Flight Simulatory. No właśnie, bo jakby, decyzja Ale... byłaby dość prosta do podjęcia, jeśli nie gralibyśmy w żadne gry oprócz Koda. Nie wiem, jak ty. <laughs> Ale no w moim przypadku, jakby kupienie. Ja mam teraz tego Playstation Extra, tak? Czyli to jest ten drugi z trzech. No tak, nowy, który no. Ja teraz się bardzo mocno, głęboko zastanawiam, bo w przyszłym miesiącu mi się kończy plus. Czy w ogóle mhm. do tego ekstra dokładać ten dodatkowy hajs Bo jak tak teraz realnie patrzę przez ten zeszły rok, to w za wiele gier z tego ekstra nie grałem. Prawda. A tu w Game Passie jest naprawdę wiele tytułów, które mnie interesuje, które będą nie dość, że game day one, przepraszam, dostępne od razu do, do zagrania. To ja jestem w stanie poświęcić, bo jak, jak się zbierze te wszystkie subskrypcje, to naprawdę sporo pieniędzy wyjdzie. Yy, czy właśnie nie spasować, nie kupić sobie zwykłego Essential do, do, do PlayStation i po prostu nie doinwestować lepiej tego Game Passa, yy, chociaż, bo, no nie wiem, no teraz miałem chyba wykupione za jakieś 180 zł na półtora roku, tak? Mam tą subskrypcję bodajże chyba do końca roku. I, no. i jak, to, jak to wyjdzie, właśnie? Czy, czy będą jakieś takie typowo promocje właśnie dla osób, które będą chciały, a wydaje mi się, że to z marketingowego punktu widzenia będzie turbopłacalne, czy zrobią jakieś promocje właśnie dla takich turbo długich subskrypcji? Bo wydaje mi się, że coś takiego byłoby spoko, Okej, okay, No, dotychczas można było kombinować z łączeniem tych wszystkich. Subskrypcji, właśnie typowo pod PC, pod konsolę i Td Ale czy oni coś zmienią w tym temacie? To jest coś, co mnie bardzo ciekawi, i jak do tego podejdą. nie No bo umówmy się, że to, co powiedziałeś, że dodanie tego koda do, do Game Passa to jest coś, co ci się nie podoba. Jasne, w pełni to zrozumiem. Ale oni chcą chyba wybadać rynek trochę, jakby wybadać tym jednym kodem, co się faktycznie dla nich wydarzy, bo wydaje mi się, że to jest. Ten game pass cały, w tej formie przynajmniej, w jakiej jest teraz, to jest trochę krok do upadku. Bo wydaje mi się, że na długą, na dłuższą metę to nie jest rentowne, nieważne co oni by zrobili. Wypuszczanie tych wszystkich gier day one się totalnie nie kalkuluje, ale... i, I to jest właśnie... to, i czym teraz... ja tylko okay. skończę. Wracam teraz znów do, do, do tego tematu, który poruszaliśmy, chyba, nie wiem, z o bodowa temu. To, co zrobiło Sony, wypuszczając swojego Game Passa, ale zostawiając normalnie full, AAA-owe, ekskluzywne premiery, poza tą subskrypcją, to była bardzo dobra decyzja ekonomiczna dla nich. Ja wiem, bo że to... ja jak boomer, ja wiem, że to teraz jak boomer, ale ja ci powiem, że wiesz co nie najbardziej wkurza w tym wszystkim? Mhm. To, że ja od 2018 roku nie mam nowego koda na półce. Mmm, okej, okay, no. Bo powiem ci, że było fajne uczucie, kiedy szedłeś sobie do sklepu... Tak, tak, no to kraj... było, ale no to już nie wróci jakby, ale, no... ale zobacz, ale właśnie o to chodzi. Zobacz, ile wychodzi tych gier, ile... Dobra, tak całkowicie szczerze. Ile z tych gier, które wyszły teraz, które wychodzą w tym Xboxie, kupiłbyś na premierę lub, co w się sensie tutaj wiadomo, slash, po dobrej dobrej bardzo ocenie przez yy, szczerze? różnych recenzentów no żadnej szczerze totalnie szczerze kompletnie żadnej jakby dla Dobra, mnie Paramount Tape garnie 90 ocena na meta Metacriticu nie kupujesz go dla Jaki mnie to nie jest ten podobał? typ gry jakby okej okay. jak patrzę na szafkę, nie, nie wiem czy ty pamiętasz był taki youtuber Bananowy Janek no yy, on czekajcie on jakby ja za, pamiętam na zawsze wygląd jego pokoju. On dosłownie miał cały swój gaming room, w którym też nagrywał swoje recenzje. E, w, na długości, oprócz oczywiście, na jednej ścianie miał format pokoju kwadrat. Na jednej ścianie no. miał właśnie telewizor z kinem, etc. I pozostałe ściany to były wszystkie półki z grami, z wszystkich możliwych konstrukcji tylko dało. Wyglądało to pięknie. Ale no to jest jakby skrajny przykład, ale wygląda okay. to super, ale dla mnie, jeśli chodzi o pudełka. Ja ci tylko powiem, kiedy bym kupił pudełko. Kupiłbym ty... pudełko? Dla mnie takie gry jak GTA 6. Nie zrozumiałeś GTA 5. Nie w ogóle. Cyberpunk. Nie to są gry, które kupię nie. na pudełku. No. Nie zrozumieliśmy. Ja nie mówię, żebyś kupił w pudełku, tylko mówię, ile gier z tego wszystkiego byś kupił. Ogólnie nie mówię, że nie musi być pudełko. Tylko o tym pudełku to powiedziałem głównie o tym, że. Aha, powiem... dobra, bo ja myślałem, że mówisz typowo pudełko. Nie, no to... ja mówię, o tym, na przykład, że mówię na przykład o tym, że wiesz, że. jakiś jakiejś z tych gier kupiłbyś na premierę w ciemno? A, albo dwa po dobrych ocenach lub dobrych zapowiedziach tego, że. W sensie no to kupiłbym Koda, kupiłbym Indiana Jonesa. Gears of War mnie nigdy nie jarał, ale wiem, że kiedyś do tej serii będę chciał podejść. Mm. DOOM to jest taka gra, którą mogę sobie odpalić i sprawdzić, zbenchmarkować mojego kompa. <laughs> ehm... Stalkera. Mixtape'a. Perf... Czekaj, też czas. Call of Duty, Indiana Jones. Stalker. Mixtape. Perfect Dark. Ehm... Metal Gear. Może Life is Strange, ale może. No 7. Takich sześć pewniaków. O, tak powiem. Sześć na 100% kupił. Czyli wydałbyś sto dla Microsoftu. Wydałbyś równowartość I byś kupił je na premierę, gdyby były te gry wszystkie dobre, nie? Tutaj mówimy mm -hmm. o hipotetycznej rzeczy, że te gry wszystkie wychodzą i są sztos. I zamiast tego wydasz 60 zł w ciągu miesiąca, by je wszystkie sprawdzić. I wydaje mi się, że jak, jak to jest ten przylicznik że naprawdę no kurde Okej, weźmy nawet, że nie wszystkie z tych gry byłyby dobre, nie? Bo weźmy, że ten Indiana Jones to jest taka wielka niewiadoma, bo tak po tym, jak ta gra wygląda, to może pójść w obie strony, nie? Może pójść albo jako top, albo jako flop. Eee, takie gry Perfect Dark też na trailerach wyglądają super. Gameplayowo z tego, co było pokazane w tym wyreżyserowanym gameplayu, Był turbo wyreżyserowany, a... aż tak do. Tak. Do gra jest możliwość. Tak wyglądało jak taka, wyglądało takie Dying Light, tylko bez zombie, nie? tylko z jakąś inną fabułą. Stalker, no mi personalnie Stalker nigdy nie podchodził jako gra. Ja miałem zawsze problem ze Stalkerem, bo Stalker był. E, dla Drewniany mnie zbyt... był w sakramentku. No dokładnie. Ale klimat Ale był nawet top. na tym, ale Kupi... nawet na tym. Kupiłbym, kupiłbym tego Metal Gear Solida, kupiłbym Call of Duty, kupię to Flight Simulatora bym kupił. E, Mix tej po dobrych recenzjach też prawdopodobnie kupię. Bardzo się mocno zastanawiam nad Assassin's Creed Shadows. Ale to nie będzie w Game Passie, tak? No tak, ale nie tylko wszystkie tak gry. Mówię, nie? Pamiętajmy, że nie wszystkie gry, które były przedstawione na showcaseie będą w Game Passie Day One. Um, tak, ale tylko jest, jak powiedziałem o tym, mm -hmm. że zastanawiam się nad, nie? No, no. Czy jedną rzecz bym jeszcze tutaj do tego dodał, bo Ty mówisz teraz w skali miesiąca. No mi się wydaje, że właśnie nie za bardzo można tak na to patrzeć. Dobra, no ale wiesz, to no nie poszkodujesz. Mamy miesiąca, tutaj tylko, ile? Wie, masz... Cztery razy. 6, 24 plus 6, 30 gier. Mamy na tej grafice, tak? No dobrze, no to masz. No dobra, masz ale 30 no... gier, które. Okej. Okay, parę z nich wy zostaną wydane w tym roku. Na pewno. Ile mamy do końca roku? Jesteśmy w połowie roku. Teraz. Idealnie no. jesteśmy w połowie roku. 6 miesięcy. 6 razy 60. Quick Maths. 360. Za pół roku. Czyli to jest za, za 360 zł wyjdzie, powiedzmy, za 6 gier. No to ok, w tej skali można patrzeć. Ale oprócz tego, oprócz tych 6 gier, kolejne będą wychodziły jeszcze w przyszłym roku. Więc musisz doliczyć tak naprawdę półtora roku Game pasa. No dobra, ale to. Ale powiem, nadal wyrok, to że... wyjdzie mniej, jasne. Ale, ale to, dużo ludzi, nie których nie tych gier by nie kupiło, mają tą subskrypcję. Jak słuchałem podcastu UFA z Rysławem, to UFA powoływał się na jakiś wywiad, właśnie. Nie, nie, nie wiem na który dokładnie, bo nie. Umieścił linka w, w komentarzu czy tam w opisie. I on powiedział, że tak. Dla nich wpuszczenie Call of Duty do Game Passa to jest jakby znalezienie tego klienta, który potencjalnie by tego koda nie kupił. Taki był argument. Że to jest próba uszczknięcia klienta, który wcześniej tej gry nie kupił. Czy to jest próba, jakby wyjścia ze strefy komfortu, trochę, albo z tego, nie wiem, power targetu gamingowego, tylko spróbowanie zrobienia z, z tego Game Passa trochę Netflixa, nie? Czyli takiego centrum gamingu osób, które normalnie w gry nie grają. Z tego punktu widzenia to jest dość dobra decyzja, ale czy rentowna, moim zdaniem nie. Ale. Na pewno? Ja, ty powiesz, ty mówisz o tym, że... Zobacz, MW2, na, nad MW2 zastanawialiśmy się ile. Na MW2 zastanawialiśmy nie się... Kurde, z pół roku chyba, długo. nie? No, żeby je kupić, żeby je kupić, kupiliśmy, pograliśmy, tam swój level wbiliśmy, że tak powiem, w sensie nie, nie, nie było tak, że nie graliśmy w ogóle. Ale na już MW3 kupiliśmy na premierę. No i teraz, no i teraz sobie wyobraź tak, że my tej gry... Przez to, że są łączone konta, jest shirt progress, chyba nawet. Jest, jest cross progression. No. Więc wszystko jest tak naprawdę tak: to, my co zrobimy? Wypróbujemy sobie tą grę za darmo. Tutaj w cudzysłowie dość dużym. Za darmo wypróbujemy sobie ją w Game Passie, a potem może ją kupimy na Steamie taniej. I naprawdę, mało kto, kto, przepraszam za słowa, ale nie myśli, nie zrobi podobnie co my. Jeżeli za 60 zł możesz wypróbować nowego koda, pokaż go przez miesiąc, dzień w dzień. Możesz tak dobrze nabić, weźmy, że nie wiem, masz te tam 17 lat i jesteś. Twoim jednym zadaniem jest chodzenie do szkoły i powrót do szkoły i odrobienie prac domowych. To jesteś w stanie 3 godziny dziennie w koda grać, nie? Mhm. To jesteś w stanie około 100 godzin nabić w Call of Duty w ciągu miesiąca. Tak grając luźną ręką, nie? Czy jesteś w stanie pokać 100 godzin, czyli mniej niż za złotówkę by Cię ten Game Pass wyniósł? Ocenić sobie tę grę do końca, przejść kampanię nawet, jak bardzo chcesz, bo tak naprawdę jest dużo... Pamiętaj o tych ludziach, którzy kupują koda dla kampanii też, bo są tacy ludzie. Wcześniej wydaliby 300, teraz wydadzą 60, przejdą zapomną. Może zapomną też włączyć subskrypcję, na co zależy tak naprawdę pewnie Microsoftowi w jakimś stopniu. Widzisz? I... I co? I... Jeżeli weźmy na to, że okaże się, że ten kod jest słaby, no to jak PlayStation, tak czy siak musi kupić koda. PlayStation musi kupić koda, no ale PC i Xbox już nie. Myślisz, że jest więcej graczy na jednym PlayStation, czy na PC i Xboxie razem? Więcej na ps niż na Xboxie i PC Combined. Mówisz? Tak. O, polemizowałbym z tym. Pisałem, że bardziej jest to equal. Nie. Moim wzajemnie. ale mimo wszystko nawet jeśli to byłyby equal, czyli nawet gdyby to było 50-50, czyli 50% PlayStation i 50% konsola i PC, no. to nadal to jest win-win, bo te 50% i tak kupi tą grę w pudełku. Nadal target Call of Duty to jest PlayStation. I mi nie powie, że no tak nie jest. No ale, no ale, Zawsze był. No, no ale kupi 50% tego, no ale na przykład no ty, już, no, ty już nie kupisz, i 30% tych ludzi nadal nie kupi, nie? No nie wiem, no dla mnie czas pokaże trochę. Pomimo wszystko, ta cała decyzja o dodaniu Call of Duty do Game Passa jest bardzo kontrowersyjna. To trzeba powiedzieć. Ale czy, czy ona się sprawdzi, no czas pokaże, no jakby mi się wydaje, że tak czy siak. Ja daję Game Passowi 2 lata. To jest max. W takiej formie w jakiej jest teraz, to jest maksimum 2 lata. A i tak to jest moim zdaniem bardzo pozytywny scenariusz mimo wszystko. Bo nie wierzę, okej, okay, może nie zrezygnuję z tego Game Passa, jasne, ale zrezygnują z dodawania gier Day One do Game Passa. Moim zdaniem to jest ta decyzja, którą Microsoft podjął źle, i tą decyzję powinni zrewidować moim zdaniem czym prędzej. O ile w ogóle ten projekt Game Passowy będzie miał rację, by tu powiedzmy bardziej długofalowo. No, i jakby to powiedzieć, chyba wyczerpaliśmy temat, bo w sumie co? Indiana Jones. Tak, jeszcze pokrótce, może każdej grze. O, tak, 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 tak. Także będzie ten. No to co? Zaczynajmy od tego, co idę, idę rządkami jak coś, idę, idę góra-dół, to e, Flight Simulator podoba mi się. E, powiem czemu, bo dodają misję do tej gry. Ta, ta gra była sandboxem i to była jej największa wada, bo jeżeli coś jest sandboxowe i musisz sam sobie wymyśleć rzeczy, to ludzie zrobią to, co chcieli zrobić i wyjdą z gry. Ja, ja sobie wiadomo, że sobie co jakiś czas tam odpalę i powiem, ale fajnie, mogę... Tego. Mogę sobie przelecieć nad miejscem, które przed chwilą byłem na żywo, czy po prostu popatrzeć na coś, co już mm -hmm. wcześniej widziałem, ale w większości przypadków, no to to jest maksimum, jakie może zrobić z tej gry. Tak to dostaniemy wyzwania, jakieś rzeczy do robienia, jakieś misje, przewożenia zwierząt, wszystkiego. Ma być poprawione to AI generowania budynków, więc może w końcu ten, te dwa kominy, które są obok mnie, nie będą wyglądać jako bloki okrągłe, bo tak <laughs> są tak wyglądają w tej grze. Eee, Faber? Coś, coś o Fable, bo... Bardzo duży hate był wobec tej gry. No właśnie, olbrzymi tak widziałem. Trailery na YouTubie są totalnie schejcone. Y, począwszy od faktu, że podobno nie będzie kreatora postaci, y, po dwa, że graficznie bardziej ono przypomina Dragon Age'a. Mhm. Fable'a przynajmniej tak w komentarzach czytałem. Nie wiem jakby na jakie podstawy, bo ja nigdy w Fable'a za wiele nie grałem, więc też ciężko mi powiedzieć, ale aby ten trailer nie spotkał się z pozytywnym odzewem, to jest jakby pewnik. State of Decay 3? Ja mam ambiwalentne wrażenia, bo nigdy w State of Decay nie grałem, nigdy to jakoś turbo na mnie wrażenie nie zrobiło. Aczkolwiek jest w Game pasie i tego Game Passa nadal raczej będę miał, no to sobie go, go testuję. Hmm. Indiana Jones? Zagram. Trochę martwi mnie aspekt animacji, też nie wiadomo czy ta gra w ogóle w tym roku wyjdzie, od tego zacznijmy, bo są podobne jakieś ploteczki, że no chłopaki mogą troszkę misnąć ten target w postaci końca tego roku, że gra zostanie przesunięta na przyszły. Okej, okay, świat wygląda świetnie, lokacje wyglądają świetnie, trochę martwi aspekt, że nie za wiele było pokazanej walki. Jest to, bo ma być mixt FPP i TPP, więc to też jest w ogóle totalnie anormalna sytuacja. A cztery? No, animacje wyglądają tak sobie, więc tylko z jakiego klik, 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 momentu klik, klik. developmentu ten trailer był zrobiony, nie? To jest to. Bo, no, okej. Okay. Jeśli animacje będą fatalne, ale historia będzie fajna, będzie, będą fajne dialogi. Gameplay żeby to było fajne, nie, tam nie nie, nie, nie być... bardziej historia. Gameplay to tam w przypadku Indiana Jones akurat. Jeśli będzie fajna historia, będzie fajnie napędzana ta historia, fajnie będą napisane postaci, dialogi, to mi już zrobię robotę. Gameplay pominę, bo wątpię, żeby ten gameplay był dobry. Bo niestety ta firma, która tego Indiana Jonesa robi, ona nie ma co dużego doświadczenia, jeśli chodzi o tego typu gry. Więc to jest coś, co mnie delikatnie martwi. Dlatego stawiam bardziej na kwestię fabularną, aniżeli gameplayową. A World of Warcraft to raczej. Nie. To wiem ja tyle, Nie co... jestem tego typu. Wie, wiem tyle raczej. co. Wiem tyle, co nic. Mixtape jest ciekawym połączeniem z fajną muzyką, z fajną grafiką e, gry, która nie do końca wiem jeszcze jest o czym. Nie mam Mi się czym jest jakby vibe mocny takiego realnego Stranger Things trochę. Bardziej realnego, no, bardziej... No. Może nie udającego sci-fi, tylko coś takiego bardziej twardziej stąpającego po ziemi z elementami takiej lekkiej fantazji. O, może tak to... Tak to muzyka mnie od razu kupiła, momentalnie. Jakby no, cały ten art style jest, jest też wybitny. Wuchang Fallen Feathers no, to chyba jednak nie mój kawałek chleba. Ja ci powiem, że chyba mogę to obejrzeć, jakby mogę to w to, przepraszam, mogę to spróbować zagrać. Bo to w sumie, jak jest na tym, to jest na gamepadzie, to można ograć. No, Sea of Thieves to dodatek. Fajnie. W ogóle dowiedziałem się a propos Sea of Thieves, taka ciekawostka, dowiedziałem się, że w tą grę można grać jak się ma z pirac, piracodą grę na normalnych serwerach online Microsoftu i to samo jest z Fordzą. Microsoft nie potrafi w zabezpieczenia online. Jak ściągniesz grę jest jakiś online fix i możesz normalnie sobie pykać ze znajomymi, którzy mają normalnie kupioną grę. Taki tutaj I Learned, ale jest jedna rzecz, która mnie przez to niepokoi. Call of Duty. Bo tam jest wykorzystywanie Microsoft Store'a jakiś błąd. Więc... Mm. Y Mm. No, ale to tak, to, to, to rzucam niepotwierdzone info tutaj, nie? Gears of War, no to jak chyba ja mam trochę jak Kamil, że okej, okay, rozumiem. To, to była najbardziej rewolucyjna gra, bez której 360 nie osiągnęłaby takiego sukcesu. tak. I ale, jak... to była gra, która zmusiła projektantów Xboxa, żeby zwiększyć pamięć w konsoli. To jest niesamowite, Dragon Age. To Dragon Age. Chyba, że się tak rozumiem. Bo dla mnie Bioware się skończyło już dawno, więc... Perfect Dark, to jest chyba tak. ta jedna z To jest najbardziej gier... oczekiwana gra chyba przez nas obojga. Z tego wszystkiego na pewno, bo wydaje mi się, że to ma po prostu potencjał na bycie dobrą grą, e, dobrą grą e, taką po prostu akcyjniaką jakimś, bo nie wiem, ten, ten gameplay wyreżyserowany powiedział tylko tyle, że będzie taka gra, i będzie miała i strzelanie, i wspinanie się, i działa Wszystko. się będzie w jakimś mieście futurystycznym, tak? Tylko znowu, ja, ja się boję, że to będzie za długa gra, wiesz? Bo taka gra powinna być na 20 godzin, według mnie. Jak będzie na 20 godzin, super. Jak będzie na więcej, to trochę nie będzie mi się podobać. E Elders Cross Online, pominę. Atomfall. Pamiętasz co to było? No właśnie tak średnio. Co to było? Ha, ja też nie wiem. Myślałem, że mi pomożesz tutaj. Uh, Atomfall. Właśnie tak uh, fajnie wpisałem Tom Fall i mi wyskoczyły pomidory donieszkowe. Yeah. <laughs> so, to to były uh, jakieś, jakieś roboty. A A nuclear disaster has left an area of Britain in tatters. You will explode. Fa Fallout like... London. Ty, ale to jest to, Rebelion, to robi, ty. Czyli? To, no, Rebelion to od znaczy Sniper Elite. Ty, to, to może być Aha. spoko całkiem. Ty, to ma być znowu jakieś, to ma być jakiś ten, RPG, akcji, przygodowe. Okej? Okay, jakby to powiedzieć? Nie mam o tym zdania po prostu na razie, tak? no Nie wiem, mi za bardzo... E... Nie, nie wpadło mi to na tyle głęboko do pamięci, więc. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Dum i fajnie, fajna sprawa. Doom Zegrać, ten, zagramy, ale dupy nie urywa. Ten, ten nowy, ten nowy Dum naraz bardzo fajną taką niszę na rynku, wydaje mi się. Fajnie go zremasztowali w tym 2016, pierwszą albo 18 pierwszą część i e, bardzo fajnie się trzyma jako i graficznie. I pod, pod kątem benchmarków paradoksalnie. Bardzo ten silnik lubi pokazywać dobrze mm, jak wyglądają części komputerowe na, na, na rynku. I tu jest ciekawostka, bo ci powiem, że ten Assassin's Creed Shadows mnie zainteresował. To naprawdę jestem zaskoczony. Poczytałem trochę o tej grze, <gry> a popatrzyłem trochę na te animacje i na to wszystko i myślałem, że kurde wygląda lepiej niż ten niedorobiony Mirage. No, ten Miraż to był taki strasznie undercooked, nie? Widać, że oni tam kompletnie zero duszy włożyli w tą grę, tylko po prostu starali się wrzucić jak najwięcej rzeczy z poprzedniego AC, tylko po prostu wstawić nową mapę, nie? Nie zmieniając kompletnie mechanik. Tak, tak, tak. Więc jakby no, bardzo, bardzo szkoda, bo w sumie obydwaj czekaliśmy na tego, na, na tego na Miraża, no. Na, mi na, na Miragę, ale wyszła jak wyszła. Expedition 33, nie mam pojęcia, co to jest. Nawet mi się nie chce chyba googleć tego. Totalnie nie pamiętam nazwy tego. To był Madraner, chyba. Ci, co Madranera robili. Tak, to było to? Nie. Nie, przepraszam, to był jakiś cerpek? Nie mam pojęcia. Turówka. Turówka? Turówka. No, to dlatego o, nie pamiętam. Metal Gear Solid Snake ITER. I to jest jedna z najładniej wyglądających gier. Wydaje ja, mi się, Ja tutaj że... czekam. Czekam grubo na, na, na Metal Gear Solid, bo próbowałem ogrywać nawet na Steam Decku te stare Metal Gear, ale one się strasznie zestarzały. Naprawdę, no, strasznie się zestarzały. No, no, no. Ja naprawdę próbowałem, zagryzałem, ale naprawdę ciężko, naprawdę ciężko. A tutaj ten Metal Gear wygląda naprawdę świetnie, tylko się martwi, czy on będzie dobrze zoptymalizowany. No. Uh, uh, Flintlock? The Siege of Dawn, da dawny. Mm -hmm. Co to było? Mm. Też jakieś nie. takie bajeczki trochę. Mecha, mecha. Me, me, następny jest Mecha Break, to też mogę powiedzieć, że totalnie mnie nie interesuje. Uh, z perspektywy moich uh, rzeczy, które mnie interesują. A WoWed, jak to zawsze się mieści, a a ta gra niedługo jakoś wychodzi, prawda? Tak, ona ma wyjść w listopadzie, z tego co pamiętam, no i to jest gra twórców yy, Fallouta New Vegas, nie? I tak, The i Outer to... Worlds, czyli Obsidian Entertainment. Więc miejmy nadzieję, żeby wydali jak najszybciej tę grę, zapomnieli o niej i wzięli się za kolejnego Fallouta. No. I tu dochodzimy do pierwszej gry, która... chyba mamy trochę odmienne zdanie, bo mnie ten S.T.A.L.K.E.R. nie porywa. Póki ja czekam, to... mimo wszystko, bo... No... Ja grałem dużo w Stalkera, yy, czyste niebo, yy, nie kupiła sama atmosfera, sam klimat, lokacje, trochę tak jak to było w przypadku, nie wiem, jeśli słychać grat albo burzę, to wybaczcie, no ale u mnie się delikatnie tak, rozpadało. Tak? U mnie? Tak, tak. Spuściłem no, nawet już też. te yy, rolety, ale... U mnie też się rozpadało, spojrzałem teraz i patrzę daje dość po uszach, przynajmniej ja słyszę przysłuchawki. No ja słyszę więc... właśnie, ja, ja słyszałem, ja, ja usłyszałem, wiesz, w sensie okay. nie widział ci tego crisp. No, ciekawe. Yy, więc ja na tego stalkera na pewno będę czekał, yy, nawet ze względu na fakt, że będzie to fajny benchmark dla yy, sprzętu naszego. 4090 będzie miała wyzwanie, żeby pociągnąć tego Unreala 5. No i to też będzie trochę test taki właśnie typowo nie jakby chcę zobaczyć jak naprawdę zrobione gry na tym Unrealu 5 radzą sobie w większych światach. I to nawet patrzę przez pryzmat kolejnego Wiedźmina, przez pryzmat kolejnego Cyberpunka. Wiadomo, jakby do tych dwóch tytułów, naszych ulubionych oczywiście, kochanych, yy, mija, minie naprawdę dużo czasu, zanim to wyjdzie na tym Unreal 5. Ale ja chcę zobaczyć, jak teraz, w połowie, czy to już pod koniec 2024 roku, jak ten Unreal 5 sobie będzie radził już z takimi większymi grami, yy, a no bo wydaje mi się, że Hellblade dwójki, nie można nazwać dużą grą, ze względu na stopień skomplikowania, bo okej okay, graficznie wygląda to zibi top, jakby nie ma ładniejszej gry moim zdaniem na rynku. Ale no to nie jest skomplikowana gra, no, walka to jest marginalna. Ogólnie ciężko, są dyskusje czy w ogóle można nazwać tę grę grą. Ja jestem w stanie jeszcze być w tym obozie, że można to grać, nazywać jeszcze grą. Ja bym nazwał to bardziej doświadczeniem aniżeli grą. Jeśli miałbym być tak bardziej się po stronie tego środka bezpiecznego ułożyć, ale to nie jest dobry benchmark, bo ta gra naprawdę nie jest skomplikowana. Jeśli chodzi o mechaniki, yy, głębie świata, to jest naprawdę dość prosta gra, wydaje mi się. Patrząc z perspektywy. Nie patrząc w kod głębiej, nie? Tylko jakby tak rzucając no w sensie, okiem. na w, w ogóle mi się. Ta, ta gra w ogóle mi się jakby. To znaczy moja opinia, że dla mnie gra powinna. I widzisz, jakby Hellblade był grom, grom, a nie grom filmem. I był na te 5 godzin, to bym zagrał. Ale tak to, że to jest taka gra bardziej potem prezentacja czegoś. Nie chce mi się. W ogóle ciekawostka właśnie chyba 15% ludzi. Yy, skończyło pierwszą misję, no to, ale no, już pamiętasz, że my siedzieliśmy i, do, no, mam to przed oczami, siedzieliśmy i z dwie minuty próbowałeś przeskoczyć murek, który się znajduje w pierwszym fragmencie. No to o czym my mówimy, nie? No, jest to bardzo specyficzna gra. Zdecydowanie nie dla każdego. I nie wiadomo, co się wydarzy. Tak naprawdę, z tym studiem, które tę grę zrobiło, nie? No, ono się tam w sumie ten, przed tym to, tak naprawdę, prawie się żegnało, już nie mówiąc o jak nam. Się no, te trwa. wiadomości były takie dość. Takie bardzo dość jak no. wyglądały, jak tango, nie? Tak, tak. Uh, South of Midnight nic mi nie mówi. Fallout 76 to Fallout 76. Ja musiałbym tego Fallouta spróbować. Nie wiem, czy ty grałeś w tego Fallouta 76? Yy, nie. Nie, nie gra. Wydaje mi się, że można byłoby go tam kiedyś sprawdzić, bo na start był dramatyczny. No, ale teraz pewno się odbił, nie? Tak, Myślę, tak. Że jeszcze, jeszcze go zamierzają, że tak powiem, wspierać i to Winter, Winter, Winter Barrow to była jakaś taka... Nie pamiętam, o czym była ta gra, ale pamiętam, że nawet mi się podobała wyglądowo, ale nie pamiętam, co więcej. To była kreskówka chyba jakaś. No, chyba tak. Diablo 4 totalnie nie mój gatunek. No jest sobie, fajnie, że jest, ale no też, też dużo takich nie wiem. O tym Diablo 4 słyszałem dość mieszana opinię. Age of Mythology R retold, czyli to jest pewnie remake jakieś. No Age of Mythology to stara seria. Fajnie, że wychodzi nowa część. Jeżeli jest w pasie to ja gram. W sumie. No, <laughs> lubię takie, lubię. Takie Złotowa. Nic co, no, no Starfield, Shattered Space to jest próba zrobienia ze Starfielda Grywalnej Gry, nie? Chyba. Już nie wiem, nie rozumiem. Nie, nie, pod... w sensie jestem ciekaw. Oni chyba to w następnym roku mają wydać, czy w tym jeszcze? DLC, Chyba w no. tym roku już. Wydaje mi się, że w tym roku. No, no Fall gol. 2024. Samobój! Samobój! Szkocja je prowadzi. Oglądam na Nabuku, nie? Muszę o ty, 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 ty. ty. No, ale bez sensu się zachował e, e, piłkarz. E, e, I na koniec na zostało... Na jesień 2024 DLC, żeby to tutaj jest. I zostało czystość. Life is Strange Double Exposure. No i to jest, jak ktoś lubił Life is Strange, to to pewnie jest wersja 2.0 tego, nie? No nigdy nie skończyłem Life is Strange. Jakoś tak podchodziłem Widzicie... trochę jak pies do jeża, ale nie skończyłem nigdy. No, Jeż do psa. No i uważam, że... No i tak kończę to wszystko. To Microsoft pokazał bols na tym, na tej konferencji. Bardzo żałuję, że e, jak Sony nie ugotuje czegoś w tym roku, na, a jeszcze na tego, ale znowu zbocianił ten Jezus Maria, oglądam <śm> powtórkę tego gola. No, bramkarz miał to już w rękach, nie? I stwierdził sobie, że a, co tam, zabiorę, nie? No. E, Jakubie, czy mamy coś w kwestii Xboxa jeszcze do dodania, oprócz tego, że pokazali wielkie jajca? Eee, bardzo się cieszę, że Xbox stwierdził, że ja coś pokaże. Bo no, naprawdę, to była jedna z lepszych konferencji ostatnich lat, nie? W takim właśnie starym stylu. To się nie mogło nie podobać. Mam być szczery. No. I nam został po ostatni temat na dziś, nie? A jaki jest ostatni temat na dziś? Y to było. A nie, jeszcze, nie, dobra, jeszcze jedna rzecz. jest to informacyjnie. Mamy już oficjalny rebranding, że Max to nie jest już Super Max, ani, ani HBO Max jest zwykłym Maxem. 20 zł, jeżeli miałeś wcześniej, a i pakiet dla obecnych to jest yy, chyba ten 1080 nie? Czy 4K? Wiesz to, mam... ja, yy, Sharuej konto ze mamy z pracy i on tam miał chyba z Polsatu. Yy, to my mamy pakiet za 20 zł miesięcznie i on tam ma 4K. Ale on ma chyba tylko content bez, bez sportu, nie? Same tylko seriale i. No sport jest no. dość drogi. Ten patrzyłem, myślałem, czy nie kupić, ale. Nie. Wyszły też w czwartek poprzedni trzy odcinki The Boys. The Boys, które były oceniane bardzo słabo przed premierą. Bardzo byłem z tego powodu zdziwiony. Nawet IGN ocenił tego na siódemkę. Akurat ja bym tutaj ocen IGN-u nie traktował na serio, bo oni strasznie ostatnio... Ja, ale to był też najgorzej oceniony serial na, na tym, na, na Rotten Tomatoes. Wiesz, hmm. ten sezon. Więc podchodziłem do tego, że tak powiem z dość dużym uprzedzeniem. A co się okazało, ten serial nadal trzyma ten swój poziom. Przecież się nie poczułem, żeby to był gorszy sezon niż trzeci lub drugi? Znaczy, ja powiem szczerze, powiem pewne rzeczy. Dla niektórych mocno kontrowersyjne, ale dla tych, którzy używają mózgu podczas oglądania serialu. No, fakt, że Frenchie jest biseksualny, to było wiadomo od pierwszego sezonu. Mówmy się. No, ja ci, którzy się dziwiłem, uwagą, ktoś... ci, którzy nie oglądali z uwagą. Ci, którzy yy, nie oglądali z uwagą, no to przykro. mi. Ja myślałem, mi. że to było już potwierdzone gdzieś tam kiedyś. Nie, no, nie, ale... nie. No właśnie to były przesłanki. To były pewne przesłanki, pewne znaki, ale nikt tego po prostu słownie albo jakoś powiedzmy wizualnie nie przedstawił, nie? E, więc jakby to było wiadome. I z tego względu, że w pierwszym odcinku yy, pocałeś się z tym kolinem, tak? E, no to oczywiście prawicowcy, o których tak naprawdę jest ten serial? No bo tak jest, umówmy się, że on wyśmiewa no tak. obecną... Y, obecne społeczeństwo, po prostu. Zarówno skrajną jest... lewą stronę, jak i skrajną prawą stronę. Jakby to o, Starlighterzy jest... i... jak to było? Starlighterzy i... Home... Homelanderzy? Ty? Nie, nie homelanderzy, home... Front? Front? Home? Nie. nie to gra taka bo... była. Y, homelanderowcy, wiem, że to nie... Chyba... albo Homelanderowcy. Um, tak, Homelanderowcy, no to jest jakby skrajna lewa i skrajna prawa, tak to można trochę rozumieć, um, no i fakt, że trochę w oczach takich właśnie skrajnych y, powiedzmy samsów alfa, y, Homelander już nie jest bazą, bo y, ma kryzys wieku średniego, nie? Naprawdę? O to też się przypilnij? Tak, 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 że Homelander już nie jest bazą, także no... Y Wow. to pajac, bo tyle, no. no jakby no... Jeśli ktoś naprawdę nie, nie ogląda z uwagą tego serialu, a czasami niektórym osobom może się to zgadzać, bo. Zda, zdarzać, przepraszam, bo. Nie wiem, czy ty też miałeś ten problem z The Boys, że on ma bardzo nierówne tempo odcinków. A powiedziałeś. Miałeś ci też tak taki szczerze? problem? Powiem jakby przez te, że pierwsze, przez te pierwsze trzy sezony były czasami takie pojedyncze odcinki, gdzie. Ja delikatnie zmęczony, trochę tak I główka uciekała, ale to były pojedyncze momenty, nie? Więc może to są te chwile, gdzie po prostu ludzie tracą ten swój attention span, który tak jest Ja Myślałem, mały. że ja myślałem, że to da się wykminić, że ten serial to jest tak naprawdę, że WOD to jest jako Disney, nie? I jakby to jest po prostu wielka korporacja, która ma pokazać, że... Co te korporacje robią, to tak ma wyśmieć to wszystko, co się dzieje tam w tle gdzieś tych korporacji mm -hmm. i tego wszystkiego. Bardzo mi to zdziwiło, że ludzie tego nie zauważyli, bo żeby się zorientować, że e, ci, jakby, że to wszystko jest naprawdę ma swoją drugą stronę, to trzeba było, nie wiem. zostawiło mnie to bardzo. No w obecnych ludzie czasach ludzie rozumieją tylko to, co im się powie wprost. Ale tak jest, wydaje mi się. I, I ten serial unika mówienia wprost. I to jest właśnie cały ten taki ciekawy aspekt tego serialu, że. Czasami trzeba się zastanowić, w niektórych momentach, Właściwie właśnie w które te wypowiedzi, w którym kierunku idą, e, ale no cóż, bulldoop no, był. No ale podobno teraz ten odcinek, co jutro wychodzi, to jest podobno jego Pe najlepszy odcinek. To jest Peak Homelander, no ja mam nadzieję, że tak będzie. E, dla tych, co e, nie oglądają trzech odcinków Spoiler Alert, e, wraca Homelander do domu, tak, więc zobaczymy. Sprosta z, z przeszłością, tak? tak? Tak jak zresztą chyba Kimiko. Wydaje mi się, że możemy się założyć, że w tym sezonie Kimiko odzyska głos. Ja się mogę że umrze. O, proszę. Ciekawe. Mimo tego, że należy nie umiera, to umrze. A Ale Vika, to mówisz w tym sezonie, niasz... czy generalnie? Wika jako cenior sezon The Boys? Pokazuje palec w górze. Więc jak na razie bawię się dobrze. Yy, aczkolwiek jak na razie trochę mało goru było w tych trzech yy, odcinkach, nie? No tam jedna, chyba tylko scena z tymi e, bez spoilerów. E, na lodowisku. E, się panami. I na lodowisku jeszcze. Tak, no lodowisko to w było. Tak, była to, 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 to były scena. takie dwie sceny z gorem. Oczywiście zdjęcie dupy. To prawda. A dla tych, co może już oglądali, to będę doznali kontekst. E, zdjęcie dupy, którą ogląda pani. Yy, jak na Victoria Newman, yy, Well Claudia Dumit. Yy, ta reakcja była genuine, czyli faktycznie Przecież... to był pierwszy take, kiedy tylko zobaczyła tego maila i jej zawartość. To była naturalna jej reakcja więc yy, no. I piąty sezon będzie ostatnim yy, sezonem The Boys. Także ciekawe jak to rozegrają, pewnie rozegrają to w sposób następujący, że wydadzą teraz ten czwarty serial. I jak Gen V ugryzą, nie, bez, bez tego głównego aktora, bo chyba chcą zrobić sezon czwarty The Boys, drugi sezon Gen V i później piąty sezon The Boys, chyba w ten sposób. No niego to... w ogóle, ja, ja obstawiam, że ja obstawiam się skończy, skończy się tak, że e, uśmiercą tego aktora w tym pokoju, gdzie byli zamknięci na końcu Gen V, bo oni byli w tym takim pokoju. Tak, bez bo tam chyba. Jest, jest trochę otwarte zakończenie tego Gen V, więc e, jakby taka zagrywka się wydarzyła, to bym się nie zdziwił. Tym bardziej, że unikają recastu. To, to, w sensie to mnie zastanawia. To, to stawiam, no to pewnie zobaczymy, że umiera, no nie? Mm -hmm. Tak samo jak zobaczyliśmy, że umiera w tym, w Black Panther. Black Panther, no. Chadwick, Chadwick, Chadwick. Chadwick, no, Chadwick Bowsman. No. Generalnie pierwsze trzy odcinki bardzo, bardzo pozytywnie. Jutro sobie zobaczę czwarty wieczorkiem. Ale ja na, jak również. na razie te złe oceny, y, które gdzieś tam powiedzmy w, w internecie się zdarzają, y, są dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Bo okej, okay, może ten serial trochę stracił z tego tempa poprzedniego, jeśli chodzi o, o same wydarzenia, walki itp. Y, ale no, on pokazuje teraz trochę znów głębszy backmind tego Homelandera. Jakby ja na to tak patrzę, że ten kryzys wieku średniego to był idealny temat do przedstawienia. Wydaje mi się, nie, ogólnie wiesz co, serial stał się po prostu jeszcze bardziej polityczny, nie a teraz to już w ogóle przez to, że masz jakby dosłownie pokazaną walkę, to to się dzieje w prawdziwej Ameryce, bo wydaje mi się, że e, Homelander to Trumpowie, nie w sensie to, to, to ci tak, tak Tak, 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 oczywiście, że tak, oczywiście. Jeden do jeden i po prostu chyba ludzie, ludzie, ludzie chyba mają coś takiego, że wiesz, że wierzą w to, że na przykład mają tak, podoba mi się serial? nagle zauważają, że robią dokładnie te same rzeczy, co robią a tego. Co robią na tym, nie? No. Jezu, rzuciłem się. A... No nie wiem za bardzo, o czym mówisz. Jezu, chodzi mi o to, że ludzie ogarniają, że na w serialu hom hom y Homelander jest zły. A nagle widzą swoje zachowanie tak, jak supportują Trumpa i tą prawicę i im się nie podoba to, że. Okazuje się, no, w, w, że się są nich same. w złym. No. Tak, tak. tak. No. Ludzie nie potrafią sprostać sobie dość często. Dobrze. Czy mam coś jeszcze dzisiaj? Chyba nie. Zaczęłem się. <laughs> Sprawdzę tutaj. Bo wydaje mi się, że chyba o aferce... Yy, z panem yy, Jackiem Piórkowskim sobie dorujemy dzisiaj. Bo to chyba tylko tak w ramach ciekawostki. Nie, daj, dajmy sobie dzisiaj trochę. To trzeba mieć wyższą gęstość. Ja chyba nie mam na to ochoty <laughs> Dobrze, no to yy, dziękuję bardzo serdecznie. To był 34. odcinek TechGeek Podcast. My słyszymy się w przyszłym tygodniu. Dziękujemy wam serdecznie, do usłyszenia. Ciao.